Dzisiaj miałem przyjemność przekazać na ręce pani prezes spółdzielni mieszkaniowej dobrą informację dla kolejnych mieszkańców. Przekształciliśmy prawo użytkowania wieczystego kolejnych dwóch budynków. Trzeci już leży na stole, też jest przygotowany. Są to ostatnie prawie budynki spółdzielni mieszkaniowej, gdzie przekształcamy użytkowanie wieczyste we własność. Co to oznacza dla mieszkańców? Po pierwsze i chyba najważniejsze to, że w kieszeniach każdej polskiej legionowskiej rodziny zostaną pieniądze. Ale to co chyba też ważne, bo Polacy są przywiązani bardzo do świętego prawa własności. Już będą prawowitymi, pełnymi właścicielami udziału gruntu, który jest pod ich blokiem. Dla wielu jest to bardzo ważne. Cieszę się, że ten proces właściwie się kończy. Znaczy, trochę mało się cieszę, bo rocznie gmina na przekształceniu traci ponad 1,5 miliona złotych. Przydałyby się te pieniądze, ale rozumieliśmy wnioski mieszkańców, staramy się pieniądze pozyskiwać z innych źródeł, żeby realizować te potrzeby publiczne, bo wiemy, jak ważna jest własność, wiemy, że tych pieniędzy w domowych budżetach jest równie potrzeba duża, jak w tym budżecie miejskim. Zostało już naprawdę kilka budynków, czekamy, że mieszkańcy się w końcu zdecydują, żeby gmina mogła przekształcić do użytkowania wieczyste we własność. Dzisiaj z rąk prezydenta miasta Legionowa Romana Smogorzewskiego odebrałam kolejne decyzje na dwa budynki o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność i tutaj w imieniu mieszkańców chciałabym podziękować. Kolejne są w podpisie. No, niestety nie udało się wszystkich wniosków zrealizować. Zostało 8-9 budynków, które nadal będą płaciły za użytkowanie wieczyste. Z uwagi na to, że no, mieszkańcy nie zdołali przejść procedury. Są to najczęściej sprawy spadkowe, bardzo trudne, zawiłe, więc tego się nie udało przejść. Mam nadzieję, że kolejne, bo ponieważ tam jest kilka budynków takich, gdzie są jeden lub dwa lokale, że uda się to jednak zrealizować i z tego użytkowania wieczystego mieszkańcy będą zwolnieni. Dla przysłowiowego Kowalskiego pozostaje w kieszeni od 300 do 500 zł rocznie, więc jest to spora opłata. Z tego co wiem, inne gminy tego nie robią, mieszkańcy płacą i to ogromne pieniądze za użytkowanie wieczyste. W Legionowie na szczęście w zasobach spółdzielni jest to już na zakończeniu, na ukończeniu, więc tutaj jakby jeszcze raz ukłon w stronę prezydenta i ratusza.